chcemy porozmawiać na ten temat, w jaki sposób zbudować tą swoją potęgę w social media, zbudować ten brand swój właśnie, personal brand, no i uderzyć do tych firm, z którymi chcemy współpracować. Ale to też oczywiście nie chodzi tylko o te firmy, ale chodzi też czasami o nas, nasz własny biznes, więc zapraszam Was serdecznie. No myślę, że jeszcze raz postaram się, może zrobimy tak, że Państwo się sami przedstawicie, dobrze? My będziemy starali się mówić sobie po imieniu oczywiście, żeby było nam tutaj przyjemnie, znamy się z wcześniejszych czasów, więc też jakby Wy Państwo będziecie mogli też mieć ten lepszy kontakt z nami. Proszę bardzo, zaczniemy od Pani Ady. Ja poprawię moją nazwę w takim razie. Witam wszystkich, Ada Kopczyńska, ja reprezentuję firmę Acturis Poland, HR and Recruitment Manager. Małgorzata Wojciechiewicz, przyjechałam do Państwa dzisiaj z Golden Line, witam serdecznie. Dzień dobry, Józef Orzeszyna. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, przepraszam, że zaraz będę miał od razu głos, ale propos mediów społecznościowych, istnieje tam taka funkcja jak lead, która nie jest jednoznaczna ze stanowiskiem, więc jeśli chodzi o stanowisko, to ja jestem menadżerem do spraw rekrutacji employer brandingu, natomiast moim leadem na LinkedInie jest HR Business Partner. I tutaj od razu należy zwrócić uwagę na to, co się gdzie wypełnia i jak to może to odczytać. Dziękuję. Witam Państwa. Magdalena Pancewicz, jestem specjalistą do spraw employer brandingu w Getin Noble Banku. Witam Państwa serdecznie. Grzegorz Kwiatkowski, project manager projektów rekrutacyjnych w firmie Nokia, odpowiedzialny za region europejski. I proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam. Zasiądźcie sobie, odpocznijcie chwilę i posłuchajcie, bo ta debata będzie naprawdę interesująca i zaczniemy oczywiście od tej podstawy. Czyli tak naprawdę, co to jest personal branding w social media dzisiaj? Kto by chciał na ten temat odpowiedzieć pierwszy? No to dobrze. Proszę bardzo. To może jako specjalista do spraw employer brandingu ja się wypowiem. Personal branding jest budowaniem naszego wizerunku głównie w social media, czyli budowanie naszej marki. Tutaj mówimy o tym, mówimy o rynku pracy, więc budowanie naszej marki na rynku pracy, budowanie naszej marki jako profesjonalistę. I możemy to robić na różne sposoby, używając różnych kanałów. Dzisiaj będziemy tutaj mówić o mediach społecznościowych, więc na tym się skupimy. Małgorzata, może Ty coś jeszcze dopowiesz na ten temat? No ja mogę dodać od siebie tyle, że faktycznie do wykorzystania, do personal brandingu mogą służyć różne media. Podstawą do stworzenia swojego wizerunku na pewno dobre są serwisy społecznościowo-biznesowe, ponieważ są wysoko pozycjonowane w Google, czyli za każdym razem, kiedy wpiszemy imię i nazwisko, warto się postarać o to, aby najpierw to źródło było uzupełnione. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie opowiemy, co zrobić, żeby je uzupełnić i żeby było to wartościowe, żeby to była wartościowa wizytówka. No i oczywiście inne, mniej popularne również może w Polsce, ale takie jak czy Pinterest, czy właśnie inne serwisy, które mogą zaprezentować nas jako profesjonalistę i pasjonata na przykład. Rozumiem, to w takim razie zapytam Józefa, bo Ty na samym początku powiedziałeś już, że są jakieś tutaj inne nazwy, trzeba to jakoś sobie tak zbudować, ogarnąć w jeden spójny system. I powiedz w takim razie, gdzie znaleźć te wartościowe informacje, treści o tym, żeby zbudować sobie ten dobry personal branding w social media, żeby właśnie znaleźć te kruczki, informacje, triki, tipsy, gdzie to znajdziemy wszyscy? Myślę, że tutaj, jak wysłuchacie nas. Nie, problem myślę polega na tym, że w Polsce pojęcie personal brandingu jest raczkujące jeszcze w dużej mierze. Także ja osobiście nie jestem w stanie wskazać jednego źródła, które jednoznacznie rozstrzygnie. Tak, tutaj tak i tak robimy dobrze, tak i tak robimy źle. Raczej bym odsyłał do angielskojęzycznych serwisów. Myślę, że dużo o tym znajdziemy w serwisach zajmujących się kwestiami HR-owymi i rekrutacją. Ponieważ budowanie wizerunku tak osobistego, personal brandingu jest to część działań na rynku pracy, przynajmniej z mojej perspektywy jako rekrutera. Także, ponieważ mówimy też o personal brandingu w social media, czyli w internecie, więc myślę, że najlepszym źródłem będzie to internet i poszukiwanie tych portali, na których można właśnie odnaleźć informacje dotyczące HR-u, rekrutacji, prezentowania się. Tam będą też informacje dotyczące budowania wizerunku w sieci. No dobrze, to teraz w takim razie tak, wiemy co to jest, wiemy gdzie znaleźć informacje. Grzegorz, od czego zacząć tak naprawdę budowanie swojego prawdziwego, spójnego wizerunku w social media?
Ja bym zaczął od tego, że musimy się zastanowić nad tym, czy idziemy w ilość, czy w jakość, bo ilość tych serwisów społecznościowych, różnorodnych, które są, jest przeogromna, a budowanie personal brandingu niekoniecznie polega na tym, żeby być wszędzie, tak? Od Facebooka przez Google Plusa, LinkedIna po posiadanie własnego kanału społecznościowego na YouTubie, bo to nie o to chodzi. Zastanówmy się nad tym, w jakiej jesteśmy branży, w jakiej branży są nasi potencjalni pracodawcy i czy ci potencjalni pracodawcy poruszają się w tych samych obszarach, na których my byśmy się chcieli promować. I teraz ja odniosę to bardzo mocno do rynku pracowników, z którym ja jestem związany, czyli specjaliści w obszarach IT i telekomunikacji. Dobry rekruter, dobry researcher, tak, który prowadzi proces rekrutacyjny, znajdzie nas wszędzie. Ale najłatwiej znajdzie nas na tych portalach społecznościowych, które w danym kraju czy w danym regionie są po prostu najbardziej popularne. No, możemy wymieniać, zaczynając od rynku polskiego Golden Line, tak? Mamy gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze pewnie Profeo, mamy oczywiście LinkedIn, który bardzo mocno funkcjonuje. Możemy myśleć o Instagramach, o różnych innych jeszcze miejscach, ale mówię, skoncentrujmy się najpierw na jakości, potem na ilości. Ja bym jeszcze chciała tylko dodać od siebie i też zapytać Państwa, którzy coraz liczniej tutaj do nas przybywają, dołączają. Zapraszam na krzesełka, usiąść sobie, odpocząć właśnie. Mam nadzieję, że pojawią się też pytania od Państwa. Ja, żeby obrazując właśnie ten trend, o którym też Grzegorz mówił, jak to u nas wygląda i też Józef właśnie mówił, wspomniał o tym, że w Polsce troszeczkę to raczkuje, prawda? To mam takie pytanie do Państwa. Kto z Państwa ma konto na serwisie społecznościowym, nie wiem, typu Facebook? Ręka do góry, zapraszam, zobaczmy, jaka jest skala. Proszę zobaczyć, drodzy Państwo, już wykorzystują Państwo te media w pewnym stopniu, prawda? A teraz pytanie, kto wykorzystuje już serwisy społecznościowo-biznesowe? Kto ma tam konto z Państwa? Czyli Golden Line, LinkedIn. O, ładnie. Tak, oczywiście ja też. Dlaczego o to pytam? Proszę zobaczyć, na pewno jest nas troszeczkę mniej, prawda, jeżeli chodzi o serwisy biznesowo-społecznościowe, a liczby wskazują na to, że tutaj mamy najwięcej osób, którzy poszukują rekruterów po prostu. Jest około 6 tysięcy rekruterów w samym Golden Line. 30 tysięcy przedsiębiorców dodatkowo, jeżeli myślimy na przykład o nowym biznesie. Więc drodzy Państwo, dzisiaj jest szansa na to, żeby od czegoś zacząć, jeżeli chodzi o budowanie swojej wizytówki w sieci. Jest to mega istotne, bo wszyscy HR-owcy doskonale znają wszystkie serwisy. I oni będą przeszukiwać różnego rodzaju ścieżki. Dotrą naprawdę do różnych źródeł, jeżeli tam są ich kandydaci. Pytanie, czy Państwo dadzą im szansę się znaleźć. Także zachęcam od razu do działania i też do zadawania pytań tutaj czy na stoiskach naszych. Dziękuję, bo trochę się... Proszę, Ada, tak, jasne. Ja bym chciała tutaj rozwinąć jeszcze tą spójność, o której Grzegorz mówił i o tym, co ty mówiłaś też, że musimy się zastanowić, które media społecznościowe do czego służą, tak? Więc spójność na pewno polega na tym, że musimy się zastanowić, jeżeli mamy Facebooka, a raczej no, ponad 90% z nas pewnie tego Facebooka ma, musimy się zastanowić, co publikuje, jak się prezentujemy na Facebooku, a jak się prezentujemy na LinkedInie, tak? Nie da się tego ujednolicić na pewno, bo LinkedIn służy bardziej jako media biznesowe, natomiast ja bym sugerowała wszystkim i zawsze o tym mówię i kandydatom i znajomym, że jeżeli traktujemy Facebooka jako media społecznościowe stricte prywatnie, to musimy się zastanowić, żeby poukrywać ewentualnie jakieś rzeczy, które chcemy pokazać tylko swoim znajomym, tak? I małemu gronu odbiorców. Ada, takie pytanie od razu w tym kontekście, czy w takim razie firmy rekruterskie nie mają jakiegoś specjalnego oprogramowania, software'u do śledzenia mimo wszystko takich zamkniętych grup? Jeżeli ktoś posiada takie narzędzia, to proszę mi dać znać. Okej, rozumiem. Ja się tutaj troszeczkę... Także spokojnie, moi drodzy. Ja się tutaj troszeczkę wtrącę z tego względu, że pewnie nie jedne, każdy z nas słyszał o przypadkach w różnych krajach, że pracodawca zwolnił pracownika za obraźliwe treści, które pojawiły się na Facebooku. Proszę mi wierzyć, że w dzisiejszych czasach nie potrzeba strasznie dużej wiedzy do tego, żeby wygooglać informacje na temat kogokolwiek w sieci.
Wchodzicie Państwo w Google, wklepujecie sobie imię i nazwisko i zawsze ktoś wyskoczy. Jak jeszcze w tym Google poszperacie i znajdziecie troszeczkę bardziej zaawansowane sposoby na wyszukiwanie informacji, ten tak zwany Boolean Search, to przy zastosowaniu tej prostej techniki możecie naprawdę Państwo dokopać się do różnych informacji. Więc tu, to co zostało wspomniane, kluczem jest to, aby pomyśleć o tym, jak tworzymy ten swój wizerunek, czy na portalu społecznościowym, biznesowym, około biznesowym jesteśmy pięknie, mili, profesjonalni w garniturku, a na naszym Facebooku, do którego nie zablokowaliśmy dostępu każdemu ze świata, mamy, że tak powiem, co chwilę fajkę w zębach, kolegów, którzy pokazują różne dziwne, dwuznaczne gesty, albo jasno sami je pokazujemy. Tak, a sami je pokazujemy, albo jasno gdzieś tam niekoniecznie przychylnie się o kimś wyrażamy. Personal branding to nie tylko media stricte biznesowe i około biznesowe, tak? Te media. No dobrze, ale mamy jakieś doświadczenia ze studiów, powiedzmy, tak? No i nie możemy o nich zapomnieć, tak? A zdarzyło się to 10 lat temu. Dokładnie tak. Czyli co wtedy? No. Chodzi o to, żebyście się dobrze czuli u danego pracodawcy, tak? Jeżeli kultura korporacyjna jest wesoła, kolorowa, wiadomo, że ludzie lubią się bawić, to dlaczego nie pokazać tego, jak dobrze bawimy się na imprezie? No, warto na pewno zwrócić uwagę ostatecznie też na to, żeby no, jednak na tych zdjęciach, jak to mój kolega powiedział, zacytuję, żeby było wszystko okej, bawimy się, żeby mieć spodnie na samym końcu, tak? To jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ktoś, nie wiem, jest na imprezie i korzysta z możliwości zabawy, to nie oznacza jeszcze niczego złego. Chodzi o to, żeby po prostu się dopasować. I najważniejsze jest to, żeby Państwo się tak określili, jak się czują, jakiego pracodawcy Państwo szukają i dali się znaleźć. Proszę nie myśleć o tym w ten sposób, że social media to nie dla mnie, to dla pokolenia Y. Nie ma takiej opcji. Jeżeli rekruter szuka kandydatów do pracy, to on szuka po pewnych kryteriach. Jeżeli Państwo nie wpiszą swoich mocnych stron w internet, to on po prostu nie zaproponuje żadnego rozwiązania, mimo że mogą być Państwo najlepszym specjalistą pod słońcem w swojej dziedzinie. Więc pierwsza rzecz podstawowa, uzupełnić te informacje o sobie i pokazać jej światu, w czym jestem dobry, tak? Czyli mogę sobie pozwolić na taką dygresję. Nie wiem, czy do końca trafną, ale w takim razie, bo tak jak powiedzieliście, że najpierw, to Grzegorz chyba powiedział, tak? Że najpierw trzeba określić branżę, do której chcemy startować. No i może powiedzieć, że te zdjęcia czasami z imprezy z takimi różnymi na przykład butelkami mogą się sprawdzić wtedy, kiedy startujemy do firmy, która na przykład szuka testerów wódki, tak? A są takie sytuacje, tak? Tak, oczywiście. To co mówisz, myślę, że jest takim generalną zasadą, że to musi być przemyślane. To w tym przypadku jest przemyślane. Jeżeli chcę do takiej firmy startować, przemyślane jest, że daję takie zdjęcia. Ale chciałbym też nawiązać do tego, co powiedział Grzegorz i oprzeć się na dwóch, myślę, uniwersalnych zasadach. Pierwsza jest taka, że ludzie korzystają z Google'a, a druga jest taka, że są leniwi. I skoro ludzie korzystają z Google'a i są leniwi, to teraz jak wpiszą wasze imię i nazwisko, na przykład jeżeli rekruter będzie was poszukiwał, wpisze imię i nazwisko wasze, a wy na Facebooku macie różnego rodzaju zdjęcia, poukrywaliście je lepiej lub gorzej, ale nie chcecie być przez ten pryzmat postrzegani, upewnijcie się, że pierwsze wyszukiwania wyników będą serwisy profesjonalne z waszym profilem. Jeżeli rekruter wejdzie na taki serwis i dowie się już tam wszystkiego, co go interesuje, to jest duża szansa, że nie będzie grzebał dalej, jeżeli nie ma jakichś takich ciągot specjalnych do tego, żeby złe rzeczy wyszukiwać, więc może się na tym etapie zatrzymać. Także dobrze jest stworzyć serwis profesjonalny, uzupełnić go możliwie dokładnie tymi danymi, żeby to były podstawowe informacje wyrzucane w Google na pierwszej stronie, wiadomo, że do drugiej nikt nigdy nie doszedł, prawda? Także tym się myślę należałoby kierować. Magda? Ja też chciałam dodać trochę o Facebooku. Facebook jest generalnie taką kopalnią kompromitujących zdjęć i o tym się coraz częściej mówi, ale Facebook ma też ustawienia polityki prywatności i można zablokować wyświetlanie swoich zdjęć właśnie tych z imprez, tak żeby one nie były widoczne dla osób, które nie są naszymi znajomymi, czy dla osób, które są tylko naszymi bliskimi znajomymi.
I to jest ważne, dlatego że 70% pracodawców, według ostatnich badań HR-owca Portret Własny, 70% pracodawców sprawdza osoby, które przychodzą do nich na rozmowy rekrutacyjne właśnie na portalach społecznościowych, między innymi na Facebooku. To jeszcze zatrzymajmy się na chwilę, Magda, i powiedz tak, gdybyś ty teraz startowała jeszcze raz do swojej firmy, czyli Getin Noble Bank, to w takim razie gdzie założyłabyś swoje portale społecznościowe? W jakich miejscach? Może jakiegoś bloga nawet? Nie wiem, proszę powiedz. Na pewno założyłabym konto na LinkedInie, na którym zresztą mam konto, i na Golden Line, bo to są dwa największe w tej chwili portale. Też trochę w różnych branżach inne portale odgrywają większą rolę. Ale przepraszam, ci przerwę, ale czy patrzysz poprzez statystyki, które są generalnie w sieci, że te są najbardziej popularne, czy przez konkretnie twoją firmę? Robiłam jakiś czas temu takie badanie na temat właśnie wykorzystania mediów społecznościowych w różnych branżach. W branży finansowej, z tego co pamiętam, to było głównie LinkedIn i Golden Line, to były te dwa portale. Jest też taki portal jak Profeo i tam warto jest mieć swój profil. W innych branżach są też takie portale branżowe, gdzie na przykład dla grafików jest grafika.pl, gdzie ludzie się wymieniają pracami. Niektórzy są na Pinterestie, inni są na Instagramie. No to wszystko zależy od branży, tak jak powiedział Grzegorz, trzeba się sprofilować. Ale patrząc na statystyki i tak z tego co mówicie, to meritum, idąc do meritum, jest to tak zorganizowane, że i tak wszyscy powinni mieć na początku w LinkedInie, tak? I w Golden Line. Ja bym się z tym nie zgodził. Znaczy, jeżeli chodzi o rynek polski, to rzeczywiście te dwa portale są najbardziej rozpoznawalne, najbardziej widoczne. Czy trzeba mieć i w jednym, i w drugim? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem troszeczkę minimalistą w niektórych, pod niektórymi względami. Znając branżę rekrutacyjną, wiem, że jeżeli rekruter szuka konkretnych kompetencji, to on mnie i tak znajdzie. Czy ja będę na Golden Line, czy na LinkedInie, to już dla niego nie będzie miało znaczenia. Ważne, żeby mnie znalazł. A z perspektywy takiej czysto informacyjnej, mi ciężko jest zarządzać, nie wiem, 4 czy 5 profilami na portalach społecznościowych. Swojego Facebooka mam ograniczonego do zera, tylko jestem. Zresztą konta na Facebooku skasować nie można, co mam nadzieję, że Państwo wiecie. Można je tylko gdzieś tam zawiesić, tak to nazwijmy. Więc jestem sobie na dwóch konkretnych, wspominanych tu już portalach i to mi wystarczy. Natomiast jeżeli chcę dołożyć do tego personal brandingu jakieś konkretne, merytoryczne rzeczy, to trzeba pamiętać, tu odwołam się do branży IT i telekomunikacji, o serwisach już specjalistycznych. Tak? Ludzie zajmujący się programowaniem, testowaniem software'u, telekomunikacją, takich ludzi na przykład znajdziemy na GitHubie, gdzie rozwijają tak naprawdę swoje zainteresowania. Czyli gdybyśmy szukali pracy u Ciebie w Nokii, to gdzie byś nas szukał? To przede wszystkim też patrzymy po takich portalach, gdzie ludzie konkretnie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i zainteresowaniami od strony takiej czysto praktycznej, tak? I tu mówimy o takim portalu chociażby jak GitHub, o społeczności tak naprawdę, o Stack Overflow, gdzie jest to pewne repozytorium tak zwane różnorodnych informacji, gdzie kupa ludzi z IT szuka tam odpowiedzi na swoje pytania, tak? Czy jakiekolwiek inne, mniej lub bardziej znane portale czy społeczności, które nie są portalami biznesowymi, nie są portalami do promowania nas jako naszego employer brandingu. My tam po prostu robimy to, co nas interesuje. To ja dodam jeszcze od siebie tutaj odnośnie też aktywnego poszukiwania pracy. Poszukiwanie pracy to jest naprawdę trudna rzecz. Dzisiaj już jest troszeczkę łatwiejsza w tych mediach. Pamiętam czasy, kiedy faktycznie trzeba było stworzyć to CV, bo nie było innego wyjścia za bardzo, dołożyć starań, żeby w jakiś sposób się wyróżnić i przesłać to CV, czekać na odpowiedź. Drogie to było, kosztowne, czasochłonne. Dzisiaj niestety największe kolejki widzę dalej w tym konstruowaniu CV, tak, gdzieś tam przy stoiskach. Jest to bardzo istotne, natomiast proszę, drodzy Państwo, też pamiętać przy szukaniu aktywnym pracy, żeby się nie skupiać tylko i wyłącznie na tym CV. Proszę się też pochylić nad tymi tematami związanymi z personal brandingiem i z tym, jak przygotować swój profil społecznościowy, żeby być
szybciej znalezionym niż konkurencja. Bo wysyłając CV na ogłoszenie, jest to tradycyjna droga, którą też trzeba robić i którą powinni Państwo uskuteczniać jako osoby aktywnie szukające, ale żeby się wyróżnić dzisiaj w Polsce, to mają Państwo szansę zrobić to w serwisach społecznościowych i zadbać o swój profil. W Polsce 35% użytkowników Golden Line ma uzupełnione w 100% swoje profile. W LinkedIn jest nawet troszeczkę słaby, jeżeli chodzi o polski rynek. To dalej cały czas oznacza, że jeżeli ktoś będzie szukał, to troszeczkę musi wybrać to, kto tam jest, taki, kto jeszcze uzupełnił swój profil. Więc jeżeli Państwo dokładają dziś starań do tego, żeby ten profil wyglądał od A do Z, tak jak Państwa kariera zawodowa albo aspiracje, to dają Państwo sobie szansę, bądź nie, strzelając się w kolano, na to, żeby praca Państwa znalazła. A już oczywiście dodatkowa rzecz, to co wszyscy tutaj mówiliśmy, dodatkowe serwisy, które wpływają na kształt osoby, kiedy rekruter ma zagwozdkę. Wybieram Jana Kowalskiego czy Jana Nowaka, co dalej? I dalej jakby te elementy, które wpływają na jego wizerunek, są istotne. Więc naprawdę zachęcam, drodzy Państwo, do tego, żeby w tej trudnej pracy szukania aktywnie pracy się wyróżniać. Gosia, ale powiedziałeś wcześniej o takim portalu jak Pinterest. Czy na przykład to jest istotne w budowaniu naszej pozycji w social media? No na przykład wiarygodność nasza pod tytułem chociażby hobby, być może pasja, tak? Mówimy, że przychodzimy na CV, nie chcemy być na rozmowę kwalifikacyjną, nie chcemy być sztampowi. Wiemy, że to jest nasza pasja. Wykorzystajmy właśnie tego typu serwisy, żeby takie portfolio albo link do tego portfolio zamieścić w serwisie społecznościowym. W serwisie społecznościowym mogą Państwo zamieścić link czy w Goldenie, czy w LinkedIn do takiego właśnie swojego portfolio. To zobaczy właśnie rekruter i pomyśli, wow, ten człowiek faktycznie ma pasję. Faktycznie robi to, co robi, tak? Więc no, niewiele, to już jest pierwsza rzecz, tak? Czyli ten kilka sekund, ten pierwsze wrażenie, gdzie Państwo już są wygrani. Więc jak najbardziej trzeba to wykorzystywać, żeby uzupełniać o te elementy. Okej, dobrze, czyli budujemy swoją pozycję w social media i zaczynamy właśnie działać już stricte w środku. I teraz tak, Ada, czy według Ciebie istotne jest, żeby, znaczy powiedzieliście, że to jest istotne, ale jak bardzo mieć znajomych na przykład z odpowiedniej branży? Powiedzmy, działamy właśnie w IT, więc otaczamy się na LinkedInie czy Golden Line ludźmi też z IT. Czy to jest istotne w ogóle z punktu widzenia rekrutacji? Czy ja bym tutaj chciała rozwinąć, że z mojego punktu widzenia dla mnie nie jest za bardzo istotne, czy kandydat posiada konta na mediach społecznościowych wszystkich możliwych dostępnych i hobbystycznych i jakichś innych biznesowych. Ja patrzę pod kątem LinkedIna, patrzę pod kątem Facebooka, choć też nie zawsze, tak? Ja sobie zdaję sprawę, że są rekruterzy, którzy więcej czasu poświęcają na to, żeby sprawdzić i na Pinterestach, i na Instagramach, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o otaczanie się znajomymi z danej branży, w której chcemy pracować, uważam, że jest to bardzo istotne, niekoniecznie jeżeli chodzi o dodawanie ich może tylko na Facebooku, ale na pewno poznawanie ich w realu, tak? No bo tak naprawdę no, nikt nam bardziej nie poleci danej firmy, jak powiedzmy kolega pracujący w tej firmie, tak? Niemniej jednak na pewno Facebook jest o tyle też fajnym narzędziem, że w momencie, kiedy dodajemy znajomych z branży, w której chcemy pracować, to możemy śledzić to, co on zamieszcza a propos swojej branży na Facebooku, tak? Ale umówmy się, że na Facebooku mało kto tak naprawdę zamieszcza informacje na temat swojej pracy, bardziej jednak jeżeli chodzi o życie prywatne. Jeżeli chodzi o LinkedIn, no to na pewno warto gdzieś tam tworzyć tą swoją ścieżkę kontaktów, tą sieć kontaktów, no bo rzeczywiście później widzimy, że nasz kolega ze studiów, tak, zmienił pracę, poszedł do Acturis na przykład, tak, no to co to jest ta firma, no to się dowiem, no to napiszę do niego, zapytam, to nowa firma, tak, więc na pewno warto tą sieć kontaktów sobie tworzyć mocno. Mhm. No, rozumiem, a w takim razie zanim przejdziemy w ogóle do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli jakich błędów nie popełniać tak naprawdę. Oczywiście trochę rzeczy o tym powiedzieliśmy. Natomiast kto mógłby podsumować tak naprawdę do tej pory to wszystko, czyli jakby w jaki sposób
jakby jesteśmy tu pierwszy raz, jeszcze nie mamy swojej wymarzonej pracy, ale już wiemy, jaka ona jest. Mniej więcej nam się wydaje, zrobiliśmy analizę, spotkaliśmy się z doradcami biznesowymi, psychologami, biurem karier i stwierdziliśmy, że naszą wymarzoną pracą jest na przykład praca w Nokii, w Getin, gdziekolwiek indziej, aktris dokładnie, w Golden Line, czy, przepraszam bardzo, w LG Display, tak, dokładnie. Proszę mi wybaczyć, nie zawsze wszystko da się tak jednoznacznie spamiętać, o wielu rzeczach się myśli. Natomiast zbierzmy to w jedną całość i powiedzmy, jak to zrobić. Od samego początku. Jestem na tej drodze i zakładam pierwszy portal X, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i wchodzę w ten rynek. Kto mógłby o tym powiedzieć? Ja tylko jedno zdanie w takim razie. Ja bym też sugerowała, żeby tego nie robić na siłę i tworzyć coś sztucznie, tak? Bo jeżeli założymy sobie jakiś plan z góry, taki sztucznie wykreowany, czysto PR-owy, ale jako reklama taka, nie wiem, która nie ma nic w środku, nie mówi nic, kim naprawdę jesteśmy, no to umówmy się, na dłuższą metę to też nie zadziała, tak? Bo to wyjdzie przy interwiu, jak nie przy interwiu, to wyjdzie w pracy i tak naprawdę cały ten nasz wizerunek, który tak nadmuchamy sztucznie, on strzelimy sobie w kolano, tak? Bo w tym momencie no, nie potwierdzimy tego, jak się prezentujemy na zewnątrz. Tak. Rozumiem. Jak zapytałeś, Daniel, właśnie co zrobić dzisiaj, no to ja dzisiaj bym Państwa zachęciła do tego, żeby poznać, to jest super sprawa, drodzy Państwo. Dzisiaj nie Wy się sprzedajecie, można powiedzieć, na rozmowie rekrutacyjnej, ale macie super komfort, że podejdziecie do jakiegokolwiek stanowiska i spotkacie się z uśmiechniętym człowiekiem, który z Wami porozmawia, poświęci Wam czas. I dzięki temu mogą Państwo zobaczyć, czy to jest właśnie ta kultura organizacyjna, w której ja chcę pracować. To jest pierwsze zadanie, które dzisiaj Państwo powinni wykonać, abstrahując od tego. Jak Państwo sobie odpowiedzą na to pytanie, która kultura organizacyjna jest tą moją, wymarzoną, czy Nokia, czy LG, do której ja pasuję, nie do tej, do której, nie wiem, pasuje mój kolega Frick, którego uwielbiam, do której ja pasuję, z którą mi dobrze, z którą mi się dobrze rozmawia, to jest duże prawdopodobieństwo, że ułożycie swój profil, swoją stronę i wszystko inne, po to, żeby pasować do takich korporacji i nie bójcie się, drodzy Państwo, układać tego profilu pod to wtedy, bo to będzie szczere i autentyczne. Warto wtedy zdobywać rekomendacje, potwierdzanie umiejętności w tych firmach, na przykład na LinkedIn, czy też na Golden Line te referencje, takich umiejętności, w których właśnie ta firma może poszukuje. Czyli podejdźcie, poznajcie się, porozmawiajcie. Dzisiaj jest ten czas, gdzie nie wy się ścigacie między innymi kandydatami. I jeszcze chciałabym dodać, że także to jest ten moment dla Państwa, ja bo się mogę rozwodzić tutaj, więc myślę, że każdy z nas powinien coś dzisiaj na to podsumowanie, o którym mówisz, co teraz zrobić, od czego zacząć. Najważniejsze pytanie tak naprawdę, bo dużo rozmawiamy, ale przekażmy wszystkim w taki sposób tą ścieżkę tak, dojścia. Nawet, aha, jeszcze studenci na przykład mają problem, no co ja napiszę w tym swoim serwisie społecznościowym, tak, w swoim profilu. Mogą Państwo też, udzielają się Państwo, chwalcie się, że byliście na jakimś kole, udzielaliście się w wolontariacie, to jest Wasza wartość, możecie dostać referencję też od kumpla, z którym robiliście wspólnie projekt i stwierdziliście, że wniósł on coś fajnego i czegoś się nauczyliście i on może potwierdzić Wasze umiejętności. Też to możecie robić i właśnie w serwisach społecznościowych to jest to miejsce. Dziękuję. To kto podsumowuje takie pytanie? Myślę, że każdy po trochu. Padało takie stwierdzenie, serwis pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty tutaj. I Grzegorz i Ada powiedzieli, że skorzystają z mniejszej ilości serwisów. I tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. My, jako osoby, które zajmują się rekrutowaniem czy zatrudnianiem osób, najchętniej widzielibyśmy Państwa wszystkich na jednym serwisie, bo to by nam bardzo ułatwiło życie. Ale z punktu widzenia Was jako kandydatów, pamiętajcie, że tych serwisów jest kilka i najczęściej, żeby szukać w nich kandydatów, trzeba za to zapłacić. Nie każdą firmę będzie stać, żeby w każdym serwisie taki pakiet wykupić. Więc ja nie byłbym takim wielkim przeciwnikiem posiadania konta w kilku serwisach z jednym zastrzeżeniem, o którym też Grzegorz wspomniał, o ile ktoś ma czas na to, żeby informacje na tych różnych portalach się nie rozjechały. Bo jeżeli inne będą daty, inne miejsca zatrudnienia, hobby, etc., te informacje się rozjadą,
To jest pierwszy, najważniejszy błąd, do którego za chwilę przejdziemy, będziemy o błędach mówić, ale ten wizerunek będzie niekoherentny, niespójny i to jest strzał w kolano. I druga rzecz, do której też nawiązywaliśmy, że budowanie wizerunków to nie tylko internet, a jeżeli budowanie wizerunku, to w konkretnej branży. I chciałbym powiedzieć, że to, co robimy teraz, występując na scenie, my budujemy swój personal branding jako ekspertów od personal brandingu, co może nam się przydać w jakiejś naszej przyszłej pracy. Czyli to jest to takie podejście właśnie wycelowane w to, czego by poszukiwał nasz przyszły potencjalny pracodawca. I jak mówiła Gosia, przejdźcie się i zapytajcie o kulturę, ale przejdźcie się i zapytajcie, w jakim portalu wyszukują firmy, które was interesują. Czy jest to LinkedIn, czy jest to Golden Line, czy jest to Profeo. Będziecie mieli konkretną informację. Zapiszcie sobie, zobaczycie, gdzie najczęściej szukają firmy, które was właśnie interesują. Józef, pytanie jeszcze takie, czy ktoś w tym momencie robi ci zdjęcia i będziesz umieszczał je potem na Facebooka albo na innym portalu? Bardzo niewykluczone. Tak chciałem tylko zapytać, także korzystajcie, moi drodzy, też można tutaj sobie zrobić z naszymi specjalistami zdjęcie. Proszę bardzo. Ja bym chciała tylko, nie wiem, czy państwo o tym wiecie, czy macie takie też wrażenie, że kreowanie siebie i swojej marki na rynku jest trochę tak jak marketing. I budując swój wizerunek, bawimy się trochę w marketingowca. Czyli myślimy sobie tak, jakie mam zalety, do jakiej firmy chcę pójść i potem jak się wypromować. Czyli tak jak mówiliśmy, patrzymy, w którym kierunku chcemy rozwijać swoją karierę, wybieramy odpowiednie portale społecznościowe, networking, budujemy networking z profesjonalistami, prosimy o ich rekomendacje, referencje, budujemy swoją sieć kontaktów i w ten sposób promujemy siebie. I jakby chciałam tutaj uczulić państwa na to, że trochę jakby działamy tak samo jak marketing i jesteśmy swoim własnym marketingowcem. Ja myślę, że większość, w zasadzie prawie wszystko zostało już podsumowane, to mi jako taką poniekąd wisienkę na torcie zostaje dołożyć tylko to, jak już państwo wejdziecie na te wybrane portale, bardzo świadomie, bardzo racjonalnie, poustawiajcie na tych portalach te wszystkie informacje chronologicznie, poustawiajcie odpowiednie poziomy zabezpieczeń swoich danych osobowych i dostępów, tak, żeby te, cytując Gosię, zdjęcia bez spodni się jednak nie ukazały, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Z tej chyba, że promujemy bieliznę na przykład. No chyba, że tak, tak? Znaczy, chcemy być no, wiadomo, modelem. Jeżeli pracujemy jako tak, model, modelka czy jakkolwiek, to takie zdjęcia raczej nikogo nie zdziwią, tak, że będziemy mieli jakieś takie swoje zdjęcia z portfolio. Natomiast no, jeżeli jesteśmy prezesem szanownej korporacji, który poszukuje nowego miejsca zatrudnienia, no to niekoniecznie zdjęcie w pół martwego człowieka będzie dobrze wyglądać. No to takie oczywistości, ale pomyślmy o tych poziomach zabezpieczeń, o tym, że te dane, które państwo zamieszczacie, internet nigdy nie wybacza. I te informacje nie wiadomo gdzie, kiedy się odnajdą. A domykając jeszcze taki jeden wątek, który się pojawił, bo tu Ada wspomniała, że z chęcią dowie się o tym, czy są takie narzędzia i systemy, które pozwalają wyszukać w różnych miejscach. Jako tako my, jako HR-owcy, nie mamy cudownych narzędzi, żeby wklikać w jedno miejsce i dowiedzieć się wszystko o każdym człowieku. Owszem, Google i przeszukiwarki pozwalają zrobić to w bardzo dużym zakresie już w tym momencie, natomiast są też firmy i są narzędzia dostępne powoli komercyjnie, które pozwalają zobaczyć i znaleźć konkretnego człowieka na różnego rodzaju serwisach, między innymi społecznościowych, ale też konkretnych serwisach branżowych. Chociażby wspomniałem o GitHubie, o Stack Overflow, mówiąc o branży IT telekomunikacji, gdzie takie serwisy, takie narzędzia pozwalają zobaczyć, jaka jest wasza aktywność na tych serwisach. Ile macie wypowiedzi, jak jesteście oceniani i tak dalej. Częściowo, nie wiem, na LinkedInie, na Goldenie też to widać, tak? Ile mamy tam rekomendacji, ile ktoś razy kliknął, że wartościowo się wypowiedzieliśmy. O tym też pamiętajmy. To Ada, jeszcze do ciebie pytanie, jeśli można. Bo zastanawiam się jedną rzeczą. Jeszcze mamy te błędy na koniec, bo już czas nam się skończył tak naprawdę, ale to są bardzo ciekawe, istotne sprawy. Nie powiedzieliśmy o zdjęciach, tak?
zdjęciach, mówiłaś o tej spójności tak naprawdę, wszystko musi być spójne, tak, ale zdjęcia kontra Photoshop na przykład, no i też Twitter i blog, bo to są też takie miejsca, o których nie powiedzieliśmy, a też są związane właśnie z social media i w jaki sposób możemy się w nich promować. Co o tym myślisz? Na temat Twittera to ja się nie wypowiem, bo nie znam za bardzo tego social media. Natomiast jeżeli chodzi o blog, no to myślę, że to też jest fajne miejsce, w którym można przekazać, pochwalić się swoimi zainteresowaniami, jeżeli chodzi o na przykład programistów, tak? No to programista, który gdzieś tam rozwija swoje umiejętności, może to opisywać na blogu, może prowadzić tego bloga. I tak powiedzmy, możemy do tego jako rekruterzy dotrzeć, tak? Natomiast szczerze mówiąc, ja takich praktyk nie robię, nie szukam blogów, bardziej LinkedIn, ewentualnie Facebook, tak? Więc ja tutaj może ktoś inny jest w stanie na temat Twittera troszeczkę więcej powiedzieć, bądź... Zdjęcie? Zdjęcie? Zdjęcie, w sensie, no. Jakie zdjęcie, tak naprawdę widzę wasze piękne zdjęcia i teraz... To jest istotne, tak. To jest istotne tutaj, właśnie, tutaj, jak tutaj do tego tematu podejść? Więcej, troszeczkę więcej mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o LinkedIn, ja na przykład sugeruję zawsze, czy osobom z mojej firmy, które też reprezentują naszą firmę na LinkedInie, czy znajomym, którzy chcą wypromować swój brand dla innego pracodawcy, żeby to zdjęcie było... Ja na swoim przykładzie może powiem, tak, żeby to zdjęcie też było odpowiednio wykadrowane, żeby to nie było zdjęcie powiedzmy z imprezy, żeby to nie było zdjęcie, gdzie nie wyszliśmy za korzystnie, no bo tak naprawdę no, tak jak wyglądamy na tym zdjęciu, tak gdzieś tam na pierwszy rzut oka zostaniemy odebrani przez pracodawcę, tak, czy przez rekrutera. Więc to zdjęcie powinno być na pewno mocno przemyślane, to nie może być jakiekolwiek zdjęcie. Ale z punktu widzenia etyki się zawsze zastanawiam, bo według tej teorii rekrutacji tak naprawdę zdjęcie nie powinno być takie istotne, tak, czy nie? Nie sposób nie przyznać ci racji, to znaczy może tak, zdjęcie z jednej strony jest rzeczą fajną, z drugiej strony może być potężnym strzałem w kolano. Wszystko zależy od tego oczywiście, jakie znajdzie się zdjęcie, natomiast też zależy od tego, jak bardzo osoba, która na nie patrzy, jakie żywi uprzedzenia, tak? Jeżeli nie lubi brunetek, żeby nie było, że o blondynkach zawsze się mówi, tak? Jeżeli nie lubi brunetek, no to kurczę, nie będzie lubił tych brunetek. No, akurat na moim przykładzie jest zdjęcie czarno-białe. Jest to jakieś tam zdjęcie, na którym ja uważam, że w miarę sensownie wyglądam. I okej, okay, tak? Mam nadzieję, że nie przesadzone, mam nadzieję, że nikt tego źle nie odbiera. No akurat raczej opatrzność Boża mi poskąpiła trochę uroku, ale to już inna sprawa. Natomiast pamiętając o tych kwestiach związanych ze zdjęciem, ja jestem zwolennikiem tego, żeby kandydaci przesyłali mi CV bez zdjęcia. Spora część systemów informatycznych wspierających rekrutację, tak zwanych ATS-ów, Applicant Tracking Solutions, zasysając nawet z konkretnego formatu nasze CV, bardzo często zdjęcie jak gdyby wycina, tak? Wrzucając w Wordzie, zdjęcie nie pojawia się w systemie. Dopiero jak załączymy to powiedzmy w formie PDF-a, takiego czy sztywnego załącznika. I z perspektywy no akurat Noki, tak, gdzie my bardzo jesteśmy wrażliwi na kwestie związane z jakąkolwiek dyskryminacją, ja bardzo mocno pilnuję się jako rekruter, żeby nie podejmować decyzji na podstawie zdjęcia, bo efekt pierwszego wrażenia jest przeogromny. Ale mówię, to jest kwestia świadomości rekrutera. Gosia, coś jeszcze chciałaś dodać? Jak najbardziej jesteśmy tak skonstruowani, że ten nerw wzrokowy jednak jest szerszy, dużo szerszy niż inne, więc siłą rzeczy, jeżeli rekruter nas szuka i akurat wpadnie w media społecznościowe, nie będzie to ATS, to jakieś wrażenie po sobie pozostawimy, tak jak strój czy cokolwiek. No to jest po prostu silniejsze od... Oczywiście jeżeli mamy wysoką świadomość, tak, rekruter ma wysoką świadomość, no to nie jest to klucz, natomiast jakieś wrażenie pozostaje, które może nam zwykle pomóc, więc ja zachęcam jak najbardziej do takiej inwestycji nawet wręcz w zdjęcie w dzisiejszych czasach, żeby to nie było zdjęcie wycięte z dowodu osobistego albo z prawa jazdy. Tym bardziej, że dzisiaj jest okazja już naprawdę zrobić to zdjęcie wszędzie, nawet dzisiaj zapraszam do stoiska Golden Line, możecie Państwo zrobić sobie profesjonalne zdjęcie za free. Zapraszam. No dobrze, proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że
My jako pracodawcy szukamy na portalach społecznościowych profesjonalistów. I zamieszczając takie zdjęcie, zadajemy sobie pytanie, czy to zdjęcie pokazuje mnie jako profesjonalistę. To nie chodzi o to, czy nie wiem, jestem blondynką, brunetką, osobą grubą, chudą, wysoką, niską. To chodzi o to, czy ja prezentuję się na tym zdjęciu jako profesjonalista, jako ktoś, komu można zaufać. I na przykład dla nas, kiedy rekrutujemy osoby reprezentujące nas przed klientami, ma ogromną wagę to, czy osoba niekoniecznie na zdjęciu, ale czy na spotkaniu potrafi zaprezentować się jako profesjonalista i czy można ją obdarzyć zaufaniem. I o tym trzeba też pamiętać, zamieszczając takie zdjęcie. Dobrze, uwaga, to teraz tak, wy państwo zastanawiacie się nad jednym pytaniem, które możemy zadać, jedno jedyne, tak, wybierzemy jedno pytanie, bardzo jakieś ważne z tej branży, zadamy to pytanie ekspertom z dziedziny właśnie social media i personal brandingu, a my powiedzmy szybciutko o błędach właśnie w stosowaniu portali, w błędach, jakie popełniamy przy generowaniu zdjęć i innych elementów, oczywiście pewne rzeczy już kwestie poruszyliśmy, ale jeszcze raz zbierzmy to w jedną całość. Pierwszy najważniejszy błąd według mnie dzisiaj, to taki, że ktoś sobie myśli, że social media to nie dla mnie, to dla młodszego pokolenia. To jest pierwszy błąd, to jest tylko narzędzie do wykorzystania przez państwa. Ada? Ja bym powiedziała, że błędem na pewno jest to, że jeżeli już się prezentujemy na przykład na portalu LinkedIn i mamy tam swoje konto, no to musimy je na pewno update'ować przy każdej zmianie, tak? To jest podstawowy błąd, jeżeli mamy profil, a on żyje własnym życiem gdzieś tam sprzed kilku lat, nie jest up to date tak zwanie, także ja bym powiedziała, że to jest duży błąd. Czyli jesteśmy informatykiem, na przykład pracujemy 16 godzin dziennie, wynajmujemy firmę, która będzie nam obsługiwała social media, tak? Nie, no nie przesadzajmy. Znaczy w IT, w branży IT często jest tak, że faktycznie są to tacy specjaliści, że no oczywiście liczą się pewne rzeczy, ale bywa i tak, że nawet jak ma słabszy ten profil, to rekruterzy odezwą się do niego, bo niesie za sobą pewną nadzieję. Natomiast dodatkowa rzecz, która też myślę jest niewykorzystywana, mówiliśmy o tym, że profil jest nieuzupełniany na bieżąco. Ja myślę, że no to przede wszystkim on nie jest w ogóle uzupełniony. To jest błąd, tak? Czyli nie ma tam nic informacji. Mają państwo taki pasek postępu, jeżeli chodzi o konta w social media, w jakim stopniu jest konto uzupełnione, więc taki profil, mogą państwo jak za rękę być poprowadzeni, jak ten profil ma wyglądać. Specjaliści nad tym się głowią i trudzą, żeby państwu w tym pomóc, więc po prostu wystarczy się w to wsłuchać, zobaczyć i będzie to proste i wcale nie okaże się to jakąś trudnością. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek problemy, pytania w związku z budową takiego swojego wizerunku, też zapraszam na blogi chociażby, czy LinkedIn, tak, międzynarodowo, czy też Golden Line po polsku, z polskiego rynku, gdzie mają państwo szereg różnych wskazówek. Adres tego bloga to kariera.goldenline.pl i tam mnóstwo specjalistów, również rekruterów i employer brandingowców zachęca państwa do tego i mówi o tym, jak to robić dobrze. Grzegorz? Gosia nawiązała do IT, tak? Okej. Jedna rzecz, jeden błąd, który się pojawia. Nie pokazujemy swoich kompetencji, czy posiadanej wiedzy albo umiejętności. Tak, jeżeli ten profil jest stanowisko pracy, dwie rzeczy, co robiłam i na tym się kończy, to on nie niesie wartości informacyjnej albo nie pozwala też na skuteczne i łatwe wyszukiwanie kandydata po pewnych kryteriach. Tak? A to, co jest ważne też w rekrutacji, tak, to co jest pewnym, nie demonizujmy w niektórych momentach te rzeczy, rekruterzy częściej poszukują kompetencji niż ładnie wyglądającego profilu, więc ważne, żeby te kompetencje się tam po prostu znajdowały. Józef? Tak, sekundkę tylko, zaraz oddam. Z mojej perspektywy i profesjonalne zdjęcie, i dobrze uzupełniony profil, spójny, wszystko na swoim miejscu, pokazuje jeszcze jedną rzecz, bo jakby tutaj słyszeliśmy o kontakcie z klientem, profesjonalne zdjęcie, to ktoś się profesjonalnie zaprezentuje również później w pracy. Ale dla mnie profesjonalne zdjęcie i profesjonalnie uzupełniony profil świadczy, że ktoś włożył w to pracę.
I to już jest nieźle. To już jest nieźle, bo to znaczy jest szansa. Ktoś w cokolwiek wkłada pracę, co nie jest wcale takim standardem. Czyli jest szansa, że potem jak przyjdzie do mnie, też w projektu, którym będzie się zajmował, włoży jakiś wysiłek. Więc to już jest naprawdę dobry start. Magda? Ja chciałam powiedzieć o literówkach, błędach stylistycznych i błędach gramatycznych. Na takie rzeczy też zwracacie uwagę naprawdę? No, bardzo zwracamy uwagę. Macie na to czas? No, jeżeli czytamy CV i widzimy w nim błąd ortograficzny, albo czytamy czyjś profil i widzimy, że jest pełno błędów, jest w ogóle niegramatycznie, są poustawiane zdania, no to wiadomo, że coś takiego może na niektórych stanowiskach zdyskwalifikować po prostu taką osobę. No bo na niektórych stanowiskach i ważna jest, no myślę, że na wszystkich jest ortografia, ale stylistyka, no poprawne posługiwanie się językiem polskim, myślę, że jest bardzo, bardzo ważne, więc też na to trzeba zwracać uwagę. No i teraz, kiedy mamy do dyspozycji wszystkie możliwe, nie wiem, wordy, czy nawet nam się podkreślają błędy ortograficzne, kiedy wpisujemy, po prostu wypełniamy nasz profil, no zostawienie takiego błędu jest w zasadzie, no, słabe z naszego punktu. Dyskwalifikacja, po prostu. I też na tych błędach, jeśli mogę właśnie nawiązać do Grzegorza, który mówił o tym profilu, tak, że nie ma uzupełnionych skilli. W branży IT, gdzie to jest rynek właśnie kandydata, nie pracodawcy, zdarza się potem, że dostaje taka osoba jakąś propozycję nie do końca pasującą i w związku z tym ma 5 różnych propozycji, zaproszeń do projektów, które niekoniecznie mogą pasować, więc to też w dobrym Państwa interesie, jeżeli zaczną Państwo dostawać za dużo ofert pracy, czego serdecznie Państwu życzę, to w tym wypadku uzupełniony dobrze profil spowoduje, że rekruter no, nie będzie proponował Państwu w nadziei, że coś się wydarzy, bo wie, że ten profil, akurat ta osoba nie do końca będzie pasowała do tego projektu. Czy mają Państwo jakieś pytania może? Właśnie, pytania, moi drodzy. Jedno pytanie. Jedno chociaż pytanie. Ja już idę do kolegi. Gosiu, proszę Cię o mikrofon, ok. Proszę bardzo. Dzień dobry, mam takie pytanie, czy warto wspominać w CV o wszystkim, czyli na przykład o zmianach kierunku studiów, jakichś pracach tymczasowych na wakacje, czy różnych takich rzeczach niezwiązanych z branżą? Grzegorz? Podejmę rękawicę odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem zwolennikiem podejścia, żeby każdą CV-kę dostosowywać do pracodawcy, do którego ją wysyłamy, tak? Czyli bardzo często popełniany błąd to jest to, że robię jedno CV, wrzucam wszystko jak leci, poukładam to, byle ładnie wyglądało i wysyłam. Nie do końca o to chodzi, tak? Z perspektywy trzeba na to popatrzeć tak, czego poprzez ogłoszenie rekrutacyjne, gdziekolwiek ono się znajduje, oczekuje ode mnie pracodawca. Co chce się ode mnie dowiedzieć i te informacje pracodawcy podać. Więc jeżeli szukany jest, nie wiem, specjalista do spraw sprzedaży, to może moje studenckie doświadczenie na kasie i w punkcie obsługi klienta w hipermarkecie dorywczo w trakcie studiów będzie rzeczą ciekawą do wspomnienia, ale jeżeli jest szukana osoba, która, nie wiem, ma być księgowym, tak, albo wsparciem w dziale finansowym, to czy jest sens wspominać o doświadczeniu na kasie? Ja uważam, że nie, tak? Racjonalnie. Ale ja myślę, że to pytanie też jest związane z tym, że tak naprawdę nie możemy się na początku niczym innym pochwalić, tak, i coś musimy tam wpisać. Ale proszę Państwa, nie ukrywajmy jednej rzeczy. My, rekruterzy, doskonale wiemy to, że osoba po studiach, większość osób po studiach, nie za bardzo ma się czym pochwalić w CV. Są to zazwyczaj jakieś tam podstawowe praktyki. Właśnie może być praca dorywcza, ale nie demonizujmy tego. To, że wasze CV będzie zawierało doświadczenie zawodowe na poziomie odbyłem 4-5-miesięczną praktykę w trakcie studiów, i to jest jedyna konkretna pozycja doświadczenia zawodowego dla mnie, mówię osobiście, dla mnie to jest ok. Tylko dopiszcie mi jeszcze Państwo do tego, że takie i takie rzeczy wykonywałem, że dzięki temu osiągnąłem to i to, że posiadam taką, a nie inną wiedzę, której ja w tym momencie poszukuję. Tak? Czyli mówiąc przez pryzmat Noki,
My dużo studentów, absolwentów rekrutujemy, nie ma problemu, tylko pokażcie w CV, że jak szukamy programisty C++, umiecie programować, robicie to mniej więcej na takim i takim poziomie i jeżeli możecie, to dorzućcie nawet w CV-ce link do jakiejś strony, na której macie portfolio swoich prac. I nawet jeżeli to będzie pół strony formatu A4 z ważnymi danymi kontaktowymi i klauzulą o ochronie danych osobowych, super. Gosia, na koniec twoje słowo jeszcze, tak? Bo widzę, że chcesz powiedzieć. Oczywiście czas nas nagli, ale. Drodzy Państwo, może jest Pani tam jakieś pytanie? Jakby zanegował właśnie to, żeby wpisywać, że pracowałeś tam, nie wiem, w supermarkecie czy gdziekolwiek, czy jako hostessa, czy coś tam. Bo ja spotkałam się na przykład z opinią, że pracując właśnie w takich miejscach, nabieramy no, umiejętności, które potem, takich tych miękkich, które potem możemy jakoś przekazać, czy użyć dalej, tak jak, nie wiem, właśnie ta praca w grupie, czy właśnie jakieś występy publiczne, czy, nie wiem, umiejętność wypowiadania się i tego typu rzeczy. Tak sobie pomyślałam, że to może się potem również przydać. Ja mówię o racjonalnym podejściu, tak? Czyli patrzmy na to, czego szuka nasz pracodawca i jak to nasze posiadane doświadczenie się do tego dopasowuje. No, tak jak wspomniałem, no, ja widziałem nieraz CV-ki, w których chłopak startujący czy dziewczyna startująca na stanowisko programisty czy testera wpisała doświadczenie zawodowe w trakcie studiów 3 miesiące na kasie w realu. Dla nas z perspektywy procesu rekrutacyjnego jest to zupełnie nieistotne. W tym kontekście, tak? Więc warto po prostu o tym pomyśleć. Warto skonsultować ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, a dzisiaj jest olbrzymia, jakie są oczekiwania potencjalnych pracodawców, którzy są tu obecni. Ostatnie, dokładnie. Totalnie pytanie już. Tylko chciałem się odnieść do tego pytania tutaj pana, bo wydaje mi się, że rozmawiamy o social media. Pan słusznie powiedział, że jeśli chodzi o odpowiadanie na ogłoszenia, to rzeczywiście powinny się tam znaleźć informacje, które no, odpowiadają na te pytania z ogłoszenia. Natomiast pytanie, czy takie informacje powinny wszystkie, czyli praca właśnie sezonowa, tymczasowa, powinny się znaleźć w social media, czyli w tych portalach, o których tutaj rozmawialiśmy. Ja myślę, że Gosia z chęcią odpowie na to pytanie zaraz. Ja tylko powiem, uważam, że nie. Ja w swoich profilach nie wspominam o tym, że pracowałem przez półtora roku na kasie w realu. W tym momencie, kiedy mam już zbudowane pewne doświadczenie zawodowe, kilkuletnie, mogę się pochwalić pewnymi rzeczami, jest to naprawdę zupełnie nieistotne. Tak, czyli dalej, jeżeli chodzi o CV, jest to trochę analogiczne, w takim sensie, że dalej myślimy o tym, kształtując swój wizerunek, dla kogo możemy być interesujący, co mamy do zaoferowania. Jeżeli nawet jest to ta kasa w realu, też kiedyś w realu pracowałam, to ona nas czegoś nauczyła i na pewnym etapie warto o tym napisać po prostu, czego się tam nauczyliśmy pod kątem tego pracodawcy. Po prostu pomyślmy, konstruując swój profil pod kątem tego, co chcemy robić w życiu. Naprawdę ułatwią sobie Państwo to życie. I rekruterom, musimy kończyć. Zapraszamy do kontaktu, porozmawiamy już poza kuluarami. Słuchajcie, tak. Dziękujemy bardzo serdecznie za tą wiedzę i wielkie brawa, dziękujemy. Słuchajcie, czy z Wami teraz będzie można jeszcze chwilkę porozmawiać? Czy macie chwilę czasu? Tak, zapraszamy wszystkich. Także słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to porwijcie ich, porozmawiajcie, bo to jest jedyny moment taki, żeby właśnie uzyskać tą praktyczną wiedzę. A jeszcze raz chciałbym ich przedstawić. Ada Kopczyńska, Akturi z Poland, Małgorzata Wojciechiewicz, czyli GoldenLine.pl, Józef Orzeszyna, LG Display, Magdalena Pancewicz, Getin Nobel Bank i Grzegorz Kwiatkowski, Nokia. Także jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie Państwu. No i słuchajcie, zapraszam do nich. Proszę bardzo.